Taki moment, kiedy człowiek się w kimś się zakocha. No tak to się ja zakochałem w, pol w Polsce. Witam Państwa, drodzy bracia, siostry, Państwo, jak i obiecałem, dziś odcinek po polsku. Witam wszystkich, osobiście tych, kto jest u nas po raz pierwszy. Na naszym kanale mówimy o wszystkich rzeczach. Połączonych jakoś ze Słowianami, to znaczy mówimy o historii, o językach słowiańskich, o słowiańskiej kulturze w ogóle. Ten odcinek jest jeden z tych, o których mówiłem już we swoim chorwackim i rosyjskim odcinku. I najpierw przepraszam Państwa, bo po polsku mówię po bardzo, bardzo długiej przerwie, i dziś temat będzie taki lekki. Odpowiem na pytanie, co jest dla mnie Polska, albo jakie, jakie wrażenie mam o Polakach i co mnie łączy z Polakami. O czymś takim już mówiłem w swoich odcinkach, tam gdzie mówię we wszystkich językach słowiańskich. Możecie to zobaczyć tu, tutaj. tutaj. Tutaj, tak. No i jeszcze u nas jest kilka odcinków po polsku. Mam nadzieję i chciałbym, że byłoby ich jeszcze więcej. Tak więc, co mnie łączy z Polakami. O Polakach po raz pierwszy, oczywiście słyszałem już w swoim dzieci dzieciństwu. Na szczęście, mój, mój tato i mama wychowali mnie jak, jak to powiedzieć? No tak, żebym, żebym kochał wszystkich, a zwłaszcza chcieli mnie poznakomić, poznajomić z kulturą Słowian. I tak, mój ojciec. Miał na przykład, kupił albo dostał jakoś coś takiego. E, ma taką płytę, kto pamięta <grytanie> takie czasy, e, z muzyką tradycyjną z Polski. To jest z Mazowsza. O Polakach w mojej rodzinie zawsze się mówiło dobre, ale moja taka pra prawdziwa miłość do Polaków zaczęła się, kiedy miałem 16 lat, kiedy oglądałem. No, znalazłem w internecie dużo polskich filmów. To były, ta, były takie filmy jak Stara kiedy słońce było Bogiem oraz Ogniem i Mieczem. I zdziwiło mnie to, że chociaż nie oczekiwałem tego, bardzo dużo rozumiałem już w samym początku i bardzo mi się podobało słuchać język polski, oczywiście. No a potem już, kiedy byłem na fakultecie, wybrałem Polski język jako jeden z języków słowiańskich, bo myślałem w tamtym czasie, że polski jest najtrudniejszy ze wszystkich słowiańskich języków, przynajmniej tak myślałem w tym czasie. I logika była taka, że jeśli się nauczę najtrudniejszego języka słowiańskiego, to, to wszystkie inne języki słowiańskie już będą szli bez, bez żadnych problemów. No i tak, uczyłem się tam polskiego przez ile? Przez 3 lata. W początku to było bardzo śmieszne, bo jeszcze przedtem zacząłem się uczyć rosyjskiego języka i mój pierwszy test po polsku był taki, że właśnie to nie był język polski, lecz to był język rosyjski pisany polską łacinką. No, mieszałem, co mogę powiedzieć. To był, to był dopiero początek taki. A potem już na fakultecie teologii zechcia zechciałem iść na Erasmusa do Polski i dostałem tego Erasmusa w Lublinie. No i dla mnie to było takie, wiecie, na studiowałem sławistykę porównawczą oraz teologię i historię i oczywiście, że tam dotknęliśmy się tematu słowiańskiej prarodziny i tam po raz pierwszy usłyszałem, że, że przynajmniej część słowiańskiej prarodziny była na terytorium Polski Wschodniej no, oraz Ukrainy. To tak zwana nad, nad dnieprz, To jest tak zwana nad, nad teoria. Dobrze. Wymówiłem to. Um, no, i dla mnie właśnie moja pierwsza droga do Polski to było. To było coś dużo specyficznego. Bo czułem się jak kiedy człowiek wraca w swój dawny, dawny kraj. Wszystko, co widziałem, z okien pociąga, dla mnie było jak: Wow, w końcu jestem w kraju przodków. To jest to. <gry> tak długo czekałem i teraz jestem tutaj. I mogę powiedzieć, że tam się bardzo, bardzo dobrze czułem. Wszystko było jakoś takie no jak to powiedzieć swoje. Właśnie tak, tak jak kiedy człowiek był gdzieś daleko i potem wraca do domu, w końcu. Również wszyscy Polacy, z którymi się tam spotykałem, z którymi się tam zapoznałem, byli bardzo, bardzo mili ludzie. I na fakultecie teologicznym na kul w Lublinie i ludzie, z którymi mieszkałem w akademiku. Specjalnie chciałem mieszkać tylko z Polakami, nie z, nie z innymi Erasmusowcami. Bo myślałem, no, kiedy już jestem w Polsce, trzeba będzie dobrze się, dobrze się, no jak to powiedzieć dobrze się nauczyć, rozmawiać po polsku i dobrze się poznać z Polską. Więc e, chciałem wiedzieć wszystko historię, język, kulturę wszystko, wszystko. I to było dla mnie jak e, taki moment, kiedy człowiek się w kimś się zakocha. No, tak to się ja zakochałem w, pol w Polsce. I z tego momentu teraz jest już, już przeszło 10 lat. To No bardzo, bardzo długo, niesamowite, jak, jak czas leci, leci. No dobra, i potem już, i w tym czasie mieszkałem w Polsce przez pół roku. Zwiedzałem dużo miejscowości, chociaż nie tak dużo, jak chciałem, bo wtedy była taka zima, dobrze pamiętam, było bardzo, bardzo dużo śniegu, a ja nie przyjechałem do Polski w samym początku semestra, to znaczy nie w, nie w końcu września, tak, lecz no chyba już listopad zaczynał, jakoś tak to było. No dobrze i tam wszystkie moje zajęcia byli po polsku, wyłącznie po polsku, tak jak sam chciałem, no po prostu, żebym bardziej wstąpić do, do języka i coś nawet stamtąd przywiozłem do domu. To było coś dla tatę. To nie jest reklama. To kupiłem taką. No, znacie. Kto jest z, Lublinu, z Lublina, zna jakie jest to piwo. Perła miodowa. Potem, no, to kupiłem dla mojego dziadka, który był kowalem. Niestety trzy, prawie cztery lata temu zmarł. I. Kupiłem sobie tam oczywiście najważniejszą, najważniejszą książkę ze wszystkich, no, żeby mógł i duchowny rosnąć i, i, i e, e, uczyć się polskiego <laughs> I, i tak. No, oczywiście kupiłem tam jeszcze dużo, dużo e, książek, takich jak na przykład Ogniem i Mieczem, Sienkiewicza. Pana Tadeusza też, yy, też kupiłem, no bo, bo, jak mówiłem, chciałem się zapoznać z polską kulturą. I dużo książek o historii polskiej, takich specjalistycznych dla historyków. Teraz właśnie czytam jedną taką z nich. No, tę książkę dostałem, <laughs> nie kupiłem, ale jest. Bardzo polecam książkę wszystkim, kto chce się bardziej zapoznać ze Problemem słowiańskiego świata, z językoznawstwem, że. No, jest to taka dobra książka na początek, gdzie można zapoznać się z językami wszystkich Słowian oraz z historią języka prasłowia prasłowiańskiego i starocerkiewno-słowiańskiego. No, co jeszcze mogę powie powiedzieć? Z Erasmusem w moje życie wstąpiło bardzo, bardzo dużo Polaków. I ciekawe, że to się nie skończyło z tym, kiedy już, pojecha, już pojechałem do domu, a nawet kiedy wróciłem do Lublany, do Słowenii, tam mieszkałem w akademiku, gdzie mieszkali prawie tylko Polacy. Również zapoznałem się z bardzo, bardzo wspaniałymi ludźmi. Jak widzicie, jak słyszycie, z Polakami, nie mam, nie pamiętam żadnego słabego, żadnego Żadnego złego doświadczenia. Zawsze mi się dobrze bawiło z Polakami. Po prostu dobrze się bawiliśmy. Nawet kiedy pojechałem do Bułgarii, do letniej szkoły, tam też było bardzo dużo Polaków, no raczej Polek. E, I no, było nam wszystkim bardzo, bardzo e, e, śmieszne. <ślam> Razem, jak to powiedzieć. No i potem, ostatni raz, byłem w Polsce już ze swoją żoną. Kiedy wracaliśmy z Rosji do, do Słowenii, do Chorwacji, wtedy zatrzymaliśmy się u swoich przyjacielów w Polsce. Więc, więc, Robercie Aniu, jeśli oglądacie, pozdrawiam. No i razem zobaczyliśmy Warszawę, a potem jeszcze zwiedziliśmy i Kraków, no żona i ja, kiedy, kiedy, kiedy wracaliśmy już na południe. Mnie też tam się bardzo spodobało. Tym bardziej, że ja mówiłem, że trzeba, trzeba, <laughs> trzeba dobrze um, rozmyśleć o Polsce jako kraju, gdzie można mieszkać, być może w przyszłości. Bo dla mnie zawsze było bardzo ważne, to, bym mieszkał jakoś na terytorium słowiańskiej prarodziny. Oczywiście, że to nie dotyczy całej Polski, lecz tej wschodniej części, od Wisły na Wschód. No, ja y, przynajmniej to tak rozumiem. No, i kto wie, być może kiedyś taki będzie, <noise> że tam pomieszkam. No tak, co mogę Wam jeszcze powiedzieć? No, to jest na pierwszy raz wszystko. Dla pierwszego razu to jest wszystko w języku polskim. Jeśli chcecie, żebym jeszcze częściej nagrywał coś po polsku, y, proszę napisać do komentarzów, Do komentarzy. Dobrze, możecie mnie poprawiać. Te, też, bo jak mówię, bardzo, bardzo miałem bardzo dużą przerwę. No i zapraszam do zasubskrybowania kanału. Jeśli Wam się odcinek spodobał, oczywiście planujemy, ro, planujemy robić jeszcze więcej odcinków po polsku. Niektóre z nich są takie, niektórzy z nich są taki, takie, no takie odcinki jak dziś, że ja po prostu bez scenariusza będę Mówił po polsku po prostu dlatego, żeby mógł e, ciczyć, bo no, tutaj nie mam gdzie mówić po polsku. <laughs> Niestety, tutaj gdzie jestem w tym momencie. No Mogę je, je, tylko tak z, wa, z Wami porozmawiać. I e, poza tym będą jeszcze inne odcinki, e, oczywiście, którzy są z, ze scenariuszem. Niektóre z nich możecie już. Zobaczyć u nas na, na, u nas na kanale, na przykład um, takie coś jak bohaterowie Słowian, um, no a co łączy język słowiański z językiem polskim, a jeszcze możecie oczekiwać takie odcinki um, na tematy jak na przykład, co łączy Polaków i Chorwatów, co łączy Słoweńców i Polaków. Tego też będzie więcej. No, na razie nie mamy tak dużo subskrybentów z Polski, chociaż jest ich sporo ale o wiele więcej mamy rosyjskich i słowiańskich i chorwackich, bo zacząłem nagrywać właśnie w tych to słowia w słowiańskich językach. No tak. No, na no, dziś to jest wszystko. I do zobaczenia!